początkowo zawodnicy różnie podchodzili do tego, prosili trenerzy, żeby na wszystko nie wchodzili, że może niech nam dadzą troszeczkę spokoju i tak dalej, ale ja im tłumaczyłem, że to są chwile, których później będziemy żałować, że tego nie będzie można odtworzyć. Chcieliśmy pokazać kibicom, że robimy wszystko, żeby ten mecz wygrać i myślę, że już po nakręceniu tego materiału wszyscy piłkarze są szczęśliwi, że coś takiego powstało. Widzą nas kibice na boisku, ładnie ubrani, a co się dzieje przed meczem, jaka to ciężka praca jest zawodników i całej kadry medycznej, szkoleniowej, to chcieliśmy właśnie pokazać, co my robimy w tym czasie, jak się przygotowujemy do tak ważnych meczów. Jest to to, czego nie widzi zwykły kibic, kiedy siedzi na trybunach. Dopiero teraz można zobaczyć ten stres. To wszystko, dzięki czemu się gra w piłkę, dzięki czemu jaki człowiek ponosi nerwy, jakie przechodzi stresy. Także nie jest to na pewno łatwe wszystko. Niektórym się wydaje, że jest to wyjście na boisko i zagranie 90 minut, a tak naprawdę to nie jest 90 minut tylko. Łukasz, torbę zanieś mi do pokoju. Ty się zajmij moim sprzętem. Nie pojebało się. Pozwól mi się trochę. I po tego nie kameruję. To było na potrzeby filmu. Wcześniej zaaranżowana sytuacja, także chciałem trochę humoru wprowadzić do tego filmu i tak rzuciłem hasło do Łukasza, żeby się zajął moim sprzętem, butami, czy tam ktoś odniósł mi torbę, ale to nie było nic złośliwego. Masz buty, masz buty, hej. Zanieś mi buty. Dziękuję panu Gieniu. Szczerze powiedziawszy, na początku mnie to bardzo drażniło. Bardzo byłem taki może zbulwersowany tym, że te komary wszędzie za nami wchodzą. No na pewno nie wchodziły do naszych łazienek, ale trochę to mnie, chciałem się jak najbardziej skoncentrować przed meczem. I trochę mi to przeszkadzało, no ale gdy oglądam ten film teraz, to trochę się mogłem pchać przed te kamery, bym tam powiedział. Każdy tutaj reagował wszystkim spontanicznie i to jest ważne. Nikt tutaj nie robił z siebie aktora, nikt nie starał się czegoś specjalnie robić do kamery. I tutaj na pewno należą się wszystkim piłkarzom słowa uznania. Cisza! Cisza! Zamknij się, mamy! Tu patrzymy wszyscy! Panowie, tak gramy teraz! Nie robiliśmy żadnych zakazów, chcieliśmy, żeby to był film naturalny, żeby to nie był film reżyserowany i tak też się stało. Były różne sceny, były momenty, gdzie można by wykropkować pewne słowa, ale tak było naprawdę i myślę, że tutaj dużego zgorszenia nie będziemy siali, jeśli chodzi o słownictwo. Myślę, że profesor Miodek nie byłby zadowolony z niektórych momentów, ale to jest piłka, to jest sport i takie sytuacje się zdarzają. Tak mamy grać! 45 minut zostało! Utrzymasz się przy piłce, pograsz piłką, Łukasz, nie ma gdzie, prowadź na chorą klepkę, tu trzeba prowadzić, Dżelu to samo, prowadzić nie wolno stracić. Staram się mówić w sposób naturalny, staram się mówić prostym językiem, bo uważam, że ludzie nie potrzebują potoku jakichś wyszukanych słów. Ludzie w większości lubią proste zdania, ale takie, które coś wnoszą i ja staram się mówić takim językiem, jaki oni lubią słuchać.